tvpodkarpacie.pl. Hokeiści Ciarko PBS Bank pokonali Podhale Nowy Targ 10-1 w meczu inaugurującym nową edycję rozgrywek. Mimo wysokiej wygranej, która nie była zagrożona nawet przez moment, nie obyło się bez kontrowersji dotyczących decyzji podejmowanych przez sędziów. Głównie pretensje zgłaszali zawodnicy gospodarzy. Przypomnijmy, że zawody jako główny prowadził pan Paweł Meszyński, a pomagali mu Artur Chyliński i Rafał Noworyta. Oto kilka sytuacji, podczas których iskrzyło najbardziej. Za to zagranie Petr Szynagl został ukarany karą 2 minut za atak kolanem. Kiedy Czech przebywał jeszcze w boksie kar, sędzia liniowy zdecydował o odgwizdaniu spalonego. Szynagl nie zgadzał się z takim werdyktem, co wyraził uderzając kilkukrotnie kijem w pleksę. Za to zachowanie otrzymał dodatkowe 10 minut kary. Kolejne spięcie nastąpiło po tej akcji. Nerwy puściły Martinowi Wozdeckiemu. Zawodnik również otrzymał 10 minut kary za niesportowe zachowanie. Kilkanaście minut później znów zawrzało. Tym razem Wozdecki trafił na ławkę kar na 4 minuty. W końcówce spotkania o dobre humory kibiców zadbał Mike Danton, który najpierw robił sobie żarty z sędziów, a chwilę później nie przyjął argumentów kierowanych przez zawodników gości. Jak Państwo oceniają zachowanie sędziów i zawodników z Sanoka i Nowego Targu? Zapraszamy do dyskusji. tvpodkarpacie.pl